dubelek. Dubel. Zamkłem, to teraz otwieram. Ja będę starał się Państwu poświecać. Prosimy uważać na głowy. Teraz Państwo możecie wybrać. Lewo, prawo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Na lewo. To chodźmy na lewo. Prosimy uważać na głowy. Czy to powstały? Jest. Może to tylko się? Nie może. Proszę pomalutko. Ciemnawo. Ciemnawo troszeczkę. Ale jak przejdziemy ciut dalej, szanowni Państwo, na prawo i potem znowu na lewo. Zobaczycie, że tak... Jak się poświetli w tą stronę, to jest troszeczkę więcej widać. Idziemy dalej? Tak. No, proszę uważać światło, tutaj... Tutaj mamy lampę, widzicie, trochę brakuje terenu. Jak proszę uważać, bo ze względu na wilgoć, otaczka jest coś niska. Niestety, szanowni państwo, te podziemia w tym pomieszczeniu nie były zabezpieczone. Materiał dźwiękowy będzie miał świetny. Super. Tutaj Państwo proszę o chwilę na przystanek. Czekamy na pana Rafała, bo on jest. Tak, czekamy. On jest bardzo dobrze obeznany we wszystkich meandrach korytarzy. A ja chciałbym, że jak szczęśliwie weszliśmy, to żebyśmy szczęśliwie wyszli w takiej samej liczbie. Ale to wszystkie tutaj, żeby razem być. Tak. Poczekajcie Państwo chwilę jeszcze. Poczekajmy chwileczkę, bo będą lampy jeszcze i zaraz będzie pan, który oprowadzi. Tak, czekamy na Rafała. Tak. Bo tylko on nas może zaprowadzić, a potem wyprowadzić. Ma najlepszą latarkę. Nie ma lampy. A telefon komórkowy jest? Poświeci. A tym żeby prosić o oświetlenie w tamtym kierunku, gdzie idą ludzie? Gdzie ludzie idą, bo nie widzą. Dziękujemy! Światełko w tunelu. Nie jesteśmy dosyć wszyscy przygotowani, jeżeli chodzi o zwiedzanie tutaj obuwie, ale jesteśmy w korytarzu wschodnim, który jest zagospodarowany w latach 1942-1944, jak wynika z niektórych tu wyryć na tych betonowych wzmocnieniach. Są to elementy wykonane w okresie II wojny światowej. Do tej pory nie wiadomo, do czego służyły te korytarze i kiedy powstały tak naprawdę. Oprócz tej części, która tu jest udokumentowana, 1942-1944. Miały one podobno służyć, jak mówią świadkowie, jako schrony dla wojsk hitlerowskich. Niektórzy twierdzą, że było to miejsce, gdzie składano materiały wybuchowe, dlatego też układ i kształt tych korytarzy jest taki, który eliminuje przy ewentualnym wybuchu i impet uderzenia energii po wybuchu materiału, granatów czy innych materiałów wybuchowych. Ta część jest odrestaurowana, ciągnie się w kierunku ulicy Podzamcze. Weszliśmy jednym z dwóch wejść, które są w tej chwili odkryte.
Jest to wejście od strony południowej, czyli od Alei Kołłątaja. Drugie wejście jest odkryte od ulicy Podzamczy. Dwa na razie są zasypane. Różnica terenu w korytarzach sięga 9 metrów, a w części zachodniej korytarzy wysokość, można powiedzieć, jaskiń sięga 8 metrów. Niestety w trakcie ruchów górotwórczych Góry Zamkowej następują elementy, które powodują spękania. No i tym samym w projekcie zachowania dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia znalazło się to zadanie jako zadanie pierwsze w etapie drugim, czyli zabezpieczenie i adaptacja lochów będzińskich. Przejdźmy może do tej części, gdzie to się konaty. Do tej wysokiej. O. No to chodźmy tutaj w lewo. Tylko naprawdę bardzo proszę o zwrócenie szczególnej.